Witajcie! Dzisiaj chcę Wam przeczytać bajkę pod tytułem Król i Błazen, a znajduje się ona w zbiorze 100 bajek Jana Brzechwy. Posłuchajcie! Król i Błazen. Był król, co prosto z błota szedł w pałacowe wrota. I nie wycierał nóg, chociaż je wytrzeć mógł. Silili się ochmistrze, by mieć podłogi czystsze, lecz brud przynosił król z polowań, z łąk i pól. Martwili się dworzanie, że pałac jest w tym stanie, bo nikt już nie miał sił, by zmiatać brud i pył. Podłoga jest ze złota, lecz pełno na niej błota. Osiada wszędzie kurz. Któż skarci króla? Któż? Wzdychały dworskie damy. Jakżeż powiedzieć mamy nasz królu tak a tak? Odwagi na to brak. Radzili ministrowie. Kto to królowi powie? Lecz każdy z nich się bał. A nuż król wpadnie w szał? Miał błazna król na dworze. Raz król był nie w humorze, więc gońca wysłał wnet, by błazen zaraz szedł. I król powiada. Błaźnie, mam humor zły wyraźnie. Coś wesołego mów. Chcę słuchać twoich słów. Popatrzył błazen chytrze. Niech król wpierw nogi wytrze. Nie znoszę, gdy jest brud, a tu jest brudów brud. Król uniósł w górę palec. A cóż to za zuchwalec? Wtem rozpogodził twarz. Wiesz, błaźnie, rację masz. Masz rację, kiedy wchodzę, zostawiam na podłodze i brud, i pył, i kurz. Z tym trzeba skończyć już. Hej, służba! Hej, sprzątaczki! Przynoście wycieraczki. A kto nie wytrze nóg, nie wpuszczać go przez próg. Wycierać trzeba nogi, bo brudzą się podłogi. Kurz wdziera się do płuc. Brudasów każę tłuc. I odtąd król ten srogi dbał bardzo o podłogi. A gdy przez próg szedł, wprzód wycierał każdy but. Ta bajka jest zmyślona, ale zachęca ona, jak każdy stwierdzić mógł, do wycierania nóg. Do zobaczenia!